programie Wizavi z tej strony Wiktoria Wojt. W gościnie w lapidarium miasta Kilińskiego przy ulicy Nowomiejskiej w Warszawie. Spytaliśmy mistrza o to, jakie historie są zamknięte w setkach tysięcy przedmiotów, które są tu widoczne. Dlaczego mistrza? Nie, ja jestem mistrzem, mój tytuł nadał mi minister kultury. Mistrz Rzemiosł artystycznych nadany przez ministra kultury i sztuki świętej pamięci, świetny profesor Zin. I to był najbardziej opłacalny tytuł w historii Polski. Nawet, z jakiego powodu? No otóż w PRL-u mieliśmy 50% udział dewizowy z eksportu. Mistrzowie. Kilkuset mistrzów. I kto eksportował swoje wyroby, to dostawał pieniądze na konto A, w dolarach. Czyli 100 razy więcej niż ten kurs państwowy, którym wypłacano inny, prawda? No, ja miałem eksport amuletów magicznych do Francji. Kupowała to wróżka Madame Soleil, 35 tysięcy amuletów miesięcznie. No i na tym się wzbogaciłem. Co zamykają amulety dokładnie? No amulety, amulety to jest... Najprościej tłumacząc, czym jest coś, amulet. Coś, co ma przynosić szczęście, prawda? Albo pecha, no może być amulet szkodliwy, prawda? No moje amulety cały czas się sprzedają tu w galerii i dalej są w internecie do nabycia. W każdej chwili można kupić na wszystko. Książki? Książki mniej, tu mamy sąsiadów z książkami, więc ta książka, jak się jakaś trafi ciekawa, to owszem, to kładę tu na kupę, tu mamy kupę książek bez składu i ładu i każdy sobie grzebie w tych książkach, ale książkami się raczej nie zajmuję. No to taka dziedzina, już trochę raczej książki stają się dekoracjami bardziej niż... A nie powinniśmy właśnie bronić, stać na straży? Ja nie bronię specjalnie, bo ja wolę czytać na Kindle, bo to wygodnie. Mogę wziąć na urlop 20 książek, a tak to się nie mieszczą w walizce. Ja w ogóle nie jestem jakimś miłośnikiem staroci. Ja bardzo lubię postęp. Ja na przykład jak coś, każdą nowinkę techniczną się rzucam na to, a pewne rzeczy są ciągle aktualne, ale to, że coś przemija, to nie ma co łamać nad tym, załamywać rąk. No, taki jest kolej rzeczy. No, ale na przykład tak jak aparaty fotograficzne, no, te analogowe ciągle są lepsze. No. Co tu dużo mówić? Ciężko się nie zgodzić. No tak, a te z wielką szybą jeszcze lepsze, prawda? Ten aparat miał taką matrycę, to musiał robić dobre zdjęcia. Teraz mój telefon robi lepsze niż mój aparat ostatni. Czy to jest użytkowe? Przykładowo ten przedmiot, przy którym stoi. Te stare przedmioty się po prostu nie psują. Ja w tej chwili przyniosłem z domu ze swojego strychu odkurzacze, i co mają po 110 lat, i włączyłem do kontaktu i działa. Naprawdę? No tak, i działa i ciągnie nieźle. Z ubywaniem rodziny przybywa starych rzeczy i ja bardzo nie lubię wyrzucać, zresztą w mojej rodzinie nigdy nie wyrzucano nic. Jak ktoś zemrze, to ja później mam tony przedmiotów do rozparcelowania. No najciekawsze sobie zostawiam jako pamiątki, prawda? A część ląduje tu, w galerii i rzeczywiście w tej chwili jesteśmy otoczeni rzeczami, które kiedyś należały do moich przodków. Jaką stół, meble, dużo aparatów, zresztą obrazy i tak dalej. No, jedne się sprzedają, drugie nie. My rzeczywiście lubimy w rodzinie być wśród pięknych rzeczy, pięknych lub ciekawych. A że mieliśmy jakieś dziwne szczęście, że jakoś przez kilkaset ostatnich lat wszystko jakoś się udało zachować. Stare zdjęcia, stare książki. Niewiele potraciliśmy, mimo wielu wojen, repatriacji, przejazdów, to jakoś moja rodzina umiała zachować swoje pamiątki rodzinne. Jakoś to chyba szczęście, bo prawda, wystarczyła jedna bomba, żeby nie zachować niczego. No ale tak się stało.
I teraz w tej chwili ja w zasadzie mam fotografie wszystkich swoich przodków i ich rzeczy od XVIII wieku, a znam historię swojej rodziny od XVI wieku. Jasno, czy każdy może być kolekcjonerem? No oczywiście i każdy jest, większość ludzi coś zbiera, bo po prostu to jest w naturze człowieka. Dzieci zbierają znaczki, dzieci zbierają teraz karty jakieś tam to oczywiście napędzane jest przez wielkie firmy, które wielki biznes, prawda? Ale są ludzie, co zbierają rzeczy bardzo dziwne. Znałem takiego, co sznury wisielcze zbierał, prawda? A znam takiego, co zbiera na przykład czołgi i ma dość dużo kolekcji. Jak postrzegasz w dzisiejszych czasach kolekcjonerstwo, rzemiosło artystyczne? Mi się wydaje, że to przeżywa duży kryzys z tego względu, że powstał ogromny rynek kopii i falsyfikatów. I to zalewa rynek z wszystkich stron, zwłaszcza z Chin. No i trochę to kolekcjonerstwo takie zrobiło się trudne dla niefachowców, ale wszystko można sfałszować. Falsyfikaty chyba były zawsze. Ale teraz jest zalew straszliwy. No już po prostu wszystko się robi. Wszystko się robi odróżnić ciężko, bo robią to wszystko, co zrobiono metodami rzemieślniczymi. Dalej można robić metodami rzemieślniczymi. Jeżeli się drukuje fałszywe książki, fałszywe pieniądze, fałszywe gazety nawet. Który obiekt jest najcenniejszy na tę chwilę? Bo tu oczywiście najcenniejszy jest mój zamek do sprzedania. Mamy, prawda? Mamy nawet renesansowy zamek do sprzedania i ja się niczego nie wstydzę. Mam rzeczy od złotówki do 3 milionów. I tak samo poważnie traktuję rzeczy tutaj w tych. Mam taki dział suwenirów, gdzie można sobie kupić rzecz autentyczną, nie made in China, tylko autentyczną, czyli stary pieniążek, banknot, zdjęcie, jakiś drobiażdżek za 5 czy tam 9 zł. I ten dział bardzo szanuję i każdy klient, który tutaj stacką chodzi i zbiera sobie takie drobiazgi. Teraz nawet moje nowe odkrycie, stare gazety, prawda, sprzed 100 lat i sprzed 50. Plakaty. Możemy pokazać? Tak. Proszę, 110 lat ma ta gazeta. Tygodniki ilustracji. Policzmy, ile to tygodni, jeśli 110 lat. No, to jest fajnie dla mnie. Jakby ktoś się pytał, kto wydał pierwszą prawdę, to znowu jesteśmy lepsi, prawda? Prawda. Nie radziecka, tylko nasza, prawda? Nasza polska rodzina. I te gazety mamy na bieżąco. Czy to był twój tygodnik? No nie, to jest przedwojenny jeszcze. Prowadziło się tygodnik Warszawa? Tak. Swego czasu. Było parę wydanych numerów, no ale to było w czasach, kiedy ciężko było coś sfinansować. No i padło to wszystko. Ale było z 8 numerów wyszło, no jestem z tego dumny, że w ogóle coś wyszło. Jacku, ty zacząłeś od ulicy, prawda? Tak, to był sklep plenerowy. Nie, to ja po powrocie z Paryża na trzecim roku studiów postanowiłem przestać brać pieniądze od rodziców i bardzo szybko zacząłem rodzicom wysyłać pieniądze, bo stanąłem sobie na rynku warszawskim ze swoimi obrazkami, no i zacząłem bardzo dobrze zarabiać. Co prawda miałem długi język i wszyscy koledzy natychmiast zaczęli mnie naśladować i stanęło ich wielu na rynku, niektórzy stoją do dzisiaj. No ale jeszcze na studiach sobie Mercedesa kupiłem za te pieniądze. Genialne. Czyli sam jesteś artystą? Wtedy to było chałtura, prawda? W czasie studiów mieliśmy większe ambicje niż sprzedawać obrazki na Starym Mieście, ale dla niektórych to się okazał najlepszy sposób zarobkowania i nigdy lepszego nie wymyślili. Bo zresztą musimy pamiętać, że wtedy się zarabiało $20 i teraz jak ludzie
pogardliwie mówią, a tam w Chinach za miskę ryżu pracują, to trzeba przypomnieć, że przez 50 lat w Polsce też pracowaliśmy za miskę ryżu i jak myśmy na rynku zarabiali po 100 dolarów dziennie, to mój tato musiał pół roku na 100 dolarów pracować, prawda? No więc ten rynek mógł ludzi zdemoralizować, ale ja po 2 latach się urwałem z rynku i postanowiłem założyć swoją galerię. I tak powolutku moje hobby stało się moim zawodem, a mój zawód stał się moim hobby, bo z zawodu jestem architektem. Ale projekty robiłem dla przyjemności i wtedy właśnie przekonałem się, że architektura, zawód architekta może być przyjemnym zawodem, dopóki nie jesteś uzależniony od inwestora i tych wszystkich innych cudeniek, prawda, jakie nas czekają. Bo w ogóle nam się wydaje, że architekt to jest zawód wolny. Nie ma bardziej zniewolonego człowieka niż architekt. Nie będę wymieniał, od kogo jest architekt uzależniony, ale jest to chyba w żadnym zawodzie zniewolony. No więc dlatego założyłem swoją galerię, żeby być niezależny. I pamiętam, że moja profesor powiedziała, no a ty Kiliński to tanio swojej skóry nie sprzedasz. No i tak minęło 40 lat. Powiedz mi jeszcze o lapidarium, jak o lapidarium pomyślę na tak zwany lapidarium, biznes. Nie no, lapidarium to, wiesz, ja właśnie nigdy nie mówię o biznesie, bo biznes to jest taki dodatek, prawda, bo podstawą jest robić coś, co się lubi. Prawda? I mój tato kiedyś mówi, słuchaj, jak nie lubisz pracować, to rób, co lubisz. No i ja to sobie dobrze zapamiętałem, bo on całe życie narzekał, bo musiał robić to, co nie lubi, ponieważ nie skończył tych studiów, dziadka nie było stać na te studia i skończył inne studia niż lubił. I już całe życie był tym urzędnikiem, a tego nie lubił, a chciał być inżynierem. Natomiast ja mogłem być inżynierem, no ale jak skończyłem studia, no to nie było pogody dla inżynierów, a zwłaszcza architektów, prawda, bo co się wtedy budowało, no osiedle Piaski się budowało. Ja pamiętam, że pracowałem przy osiedlu Piaski. No więc to jest przyczyna, że postanowiłem być niezależny w jakiś sposób. No i to się udało. Teraz już jestem emerytem, prawda, ale dalej pracuję, bo lubię swoją robotę. I codziennie chodzi do pracy. I codziennie chodzę do pracy. Ten emeryt. Jak zawsze, prawda? No dostałem emeryturę taką, że aż miło, prawda? Ale tak powiem szczerze, że gdybym nie musiał, to bym w ogóle tego ZUS-u nie płacił, bo ja sam umiem, że zmarnować swoje pieniądze, więc nie musi być dany ZUS, a nie fundusz, prawda? Jacku, klientela twoja, powiedz mi, kto do ciebie przychodzi, bo widać wszystkich, ale czy jest może jedna... No, to jest punkt, w którym wchodzą wszyscy, z tym, że te czasy są takie dziwne troszkę, bo dawniej ludzie penetrowali, chodzili, szukali, wchodzili do bram, do podwórek, a w tej chwili ludzie idą przed siebie jak zombie. Więc znaki jeszcze i teraz już trzeba zachęcać do wejścia. No i czym zachęcić, prawda? No musi coś stać tą galerią, coś przyciągać, prawda? Ten mój velocypet, prawda? Bardzo jest ciekawy, te szyldy. No musi być człowiek, który tam zachęca, wejdźcie do środka. No a jak już wejdą ludzie, no to musi być ciekawie, prawda? I to jest podstawa. Czy rozwiązania typu media społecznościowe okazują się pomocne? Nie, oczywiście ja się wystawiam na Allegro. Ja mam stronę internetową firmy od 93 roku. Jeszcze ciebie nie było na świecie. Prawda? Ja już miałem stronę i na przykład dostawałem e-maile z Borneo. Czy masz coś na mój paraliż? I takie rzeczy. Wtedy tych stron internetowych tak dużo nie było. W związku z tym, jak się człowiek zaczynał ogłaszać, no to się zjawiały najdziwniejsze propozycje, prawda? Ja poznałem paru królów i innych ludzi przez internet, bo wtedy były początki tego internetu. W tej chwili to oczywiście toniemy w morzu wszystkiego w tym internecie, ale ja wyłącznie kupuję przez internet. Właściwie to jest moje główne źródło zakupów.
ale też i sporo sprzedaje. Teraz do Brazylii pakuje paczkę całą, zamówienie, no przez internet przyszło. Teści chyba słyną z tego, że są dość leniwi. Tak, ja uważam, nie dlatego ja siebie nazywam rzemieślnikiem, chociaż moja żona twierdzi, że jestem artystą, ale nie będziemy wchodzili w szczegóły, prawda? Ale ja siebie uważam rzemieślnikiem, bo ja jestem pokolenie Bauhausu, czyli nas wychowywano w kulcie rzemiosła. I moi profesorowie zawsze mówili, najważniejsze jest rzemiosło, żeby zrobić, umieć zrobić coś, czego nie umieją zrobić inni. A niestety większość wytworów współczesnej sztuki, no to każdy patrzy i mówi, kurczę, że ja też tak bym umiał. I być może dlatego tak jest lubiane te wszystkie, no, prawda, rzeczy związane z minimalizmem, na przykład minimalizm wszystkiego. Co masz o minimalizmie? Minimalizm. Jest. Jak się ma kredyt w frankach szwajcarskich na 30 lat, to trzeba być minimalistą. Co byś zaadresował do młodego pokolenia w zakresie rozwoju artystycznego? Ja bym każdemu radził jednak poszukać jakiejś pasji w życiu, nie kierować się pieniążkami i tam możliwościami zarobkowania, a jednak kierować się przede wszystkim przyjemnością i satysfakcją, a pieniądze same przyjdą, bo nie ma nic gorszego jak takie tyranie dla kasy i robienie czegoś, co się nie cierpi. Ja całe życie uwielbiałem to, co robię i nigdy w sumie nie zepsułem sobie ani jednego dnia życia przez jakieś robienie czegoś, co mnie mierziło.